Jacho, witam wszystkich serdecznie. I Sayuki z tej strony. Byłam w drodze do Hogwartu, kiedy natknęłam się na piknik. Wybaczcie, popiłam wam wszystkim. To są chyba pluszaki z tego, co widzę. O, widzicie? Leciałam sobie do Hogwartu, miotło. Musiałam ominąć Hogsmeade. Tam niestety droga powietrzna jest zablokowana. I tak się natknęłam na tę skałę. Na pewno słyszycie w tle kota, bo jak zwykle. To jest w ogóle świetne określenie. Bo jak zwykle. Ale to prawda. Tak, znamy te kamienie. Lecimy do szkoły, lecimy na zajęcia. Powinniśmy się przez to nauczyć kilku nowych zaklęć. Profesor Sharp. Może być pierwszy. Jeszcze musimy sobie w naszym zaczarowanym pomieszczeniu wyczarować tę kapustę agresywną. Revelio. O kurczę. No trudno. Zastanawiałam się, czy może jakiś klucz się tu pojawi, ale chyba nie. Nawet nie chcę pytać, co ją tam zasmuciło tak strasznie. Go back to your tea and biscuits whilst you have the chance. Are you a muggle or a musketeer? Fight me! Normalne, normalne. Revelio. Muszę sobie porewaliować, żeby wiedzieć, gdzie jeszcze mam. O! O, tu był ten. Alohomora. Ten mały do sprzątania. Kicia, dziób w kubeł, bo ja wiem, co ty chcesz. Wystarczy już dzisiaj tych cukierków. No. Ale miał czy z tyłu. Ona chce próbki jeszcze, ale na dzisiaj już wystarczy. No, otwórz. Levioso. Kici, ale ja poważnie mówię, wystarczy dzisiaj, co ty? Revelio. Już dzisiaj zbierałam kocie żygulce w trzech miejscach pod stołem. Dobra, 11 i 1, 2 i 2. 13 do 21. Kicia! Który z nich ma 9? Ostatni. Kicia! A nie, bo ja ósemki szukam. Pająka. Teraz 9. Popatrzyłam na ten na dole, że tu jest ta z tymi. 9 i ty ile masz? 1, 2, 3, 4, 5. Okej. 14, 15, 16, 17. 15, 17. I gdzie to jest ta trójeczka? Revelio. Gdzieś niedaleko było. Na górze. Teraz jeszcze raz. 9. Raz, 2, 3, 4, 5 i 5. Ok. Węży. Zaraz sama się dorwę do tej paczki z chrupkami. Nie wiem, co w niej jest, tylko cimiętka. Nie powinno. Kicia, dziób w kubeł, bo normalnie edytujesz. No nic, trzeba być twardym, a nie miętkim, jak kot chce jeść, a już wystarczy.
Nie uciszy się. Och. To jest. Chodź tu. Chodź tutaj. Kicia. Chodź drapieżny głuptasie. Głuptaku chciałam powiedzieć. Wow. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Wszystko poszło wyśmienicie. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. On się pytał, czy my... Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Czy my przypadkiem nie kupowaliśmy tych eliksirów? Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Mówisz? Defindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Confringo! Depulso! Levioso! As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Miło słyszeć. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That sounds positively exhilarating. Exhilarating? It was at that. Well, it lasted at any rate. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads, of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Okay. Dziękuję bardzo. Wezmę sobie tylko to, co tu zrobiliśmy. Teraz polecimy sobie na kolejne zajęcia. Chociaż nie, chodźmy zrobić ten. Śluz. Sekretne pomieszczenie. Pokój życzeń. Okno kolorowe. Dobra, wezmę sobie nawóz. Zrobiłam sobie tu już w międzyczasie miejsce na to z dużą donicą. Ogromną donicą. Kawał donicy. Chociaż nie wygląda, jakby to miało być jakieś super duże. Zasiejmy te. A to, co potrzebuję? A, nie mam po prostu. Dobra. 15 minut, tak?
Niech się robi. Niech się robi. My w tym czasie skoczymy na inne zajęcia, które mamy do zrobienia. Za dnia. Jasne, jasne. Że tak powiem, kawałek do tego. No, jaki ładny obrazek. Teraz kodę drapię z drugiej strony drzwi. No po prostu. Jest. Mówiłam, że ona po prostu. Po prostu coś chce i koniec. Dobra, to schodami, drabiną. Wreszcie poznamy mamę Nati, ale tak bardziej od strony zajęć niż tylko, bo tu weszłam kiedyś. No dobrze. Ciekawe gdzie... O, czekajcie, jak już jestem tutaj w nocy, to chociaż tego stworka zabiorę. Wow, ona tu siedzi. Wow! Dopiero ją teraz zauważyłam. Animacja z dnia... A gdzie animacja zmiany dnia na dzień, dnia na nocy i nocy na dzień? O! O, grają w tego. Grają w wojnę. Ona ma wyraz twarzy na zasadzie jesteście słabi, wszyscy jesteście słabi. Co tak tańcujecie? Co to za stepowanie w miejscu? Duncan owes his reputation to you. Gdzie wyjdziecie za mną? Ja tu idę tu pogadać. Won. I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Triumf, zagrożenie, potęgę, bo ja wiem. Meh. I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your target. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Training dummy, chodź tu. Co to za zaklęcie w ogóle mamy? Które to? To. Co to jest? Nie zadaje bezpośrednich obrażeń, lecz obiekty i wrogowie uderzający w ziemię otrzymują przy tym spore obrażenia. Latający przeciwnicy otrzymują jeszcze większe obrażenia przy uderzeniu w ziemię. Okej, to brzmi spoko. Descender! Excellent! I think you have it. Ale rypnął. Wingardium Leviosa. Może jemu by się tu przydało ten Levioso walnąć na przykład. Levioso. Descendo. At some point you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom.
Professor, do you have a moment? I do. Ona nas po prostu wyrzuciła z klasy. I was wondering how you decided to teach divination. Ah, the art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare. And, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes. Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. Intriguing. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Okej, chodź, student. Idziemy zobaczyć, co możemy robić dalej. Czy minęło już 15 minut? Czy to musi być 15 minut w realu, czy 15 minut w grze? Nie, w realu chyba. Myślę, że te sekretne pomieszczenia to się nam jeszcze nie ugotowało. Okej. Och, to jest nasz pokój. Myślę, że jeszcze się... Gdzie to? Tu, z tej strony. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. A, jest smyga, nie irytek. Dobra. No to jeszcze jest. Jeszcze trochę. I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Nie chciałam zmieniać. Myślałam, że może będzie inny. I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Razi po oczach. Możemy sobie może przerobić trochę nasze... Nasz pokój może... No ale ten z roślinami jest w sumie najładniejszy, te pozostałe są takie... Nie to chciałam. No dobra, ten jest ładny też. Kociołki. A to co? Na zwierzęta? Na owady? Co to jest? I jeszcze tu możemy zmienić. A, bo to były te. Ło! Czemu nie? No można się nazmieniać w różne rzeczy, co? Każdy w innym stylu. Okej. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dzięki, miło słyszeć.
Muszę naprawdę sporo rzeczy pozmieniać. Nie żeby mi jakoś specjalnie zależało akurat na tym tu wszystkim. A, podłogę jeszcze możemy zmienić, ale ta jest najładniejsza chyba. A, mam full. Ile jest full? 25, okej. No nic, na tamten musimy jeszcze zaczekać. Popatrzmy, co mamy tutaj wyposażenie. O, właśnie, czy ja nie miałam jakiegoś pytajnika, zanim będziemy wyposażenie tutaj całe zmieniać? Coś było? Nie. Moment, bo tam było coś odebrane. Z wyzwań zobaczymy, czy coś mamy do odebrania. Tak, ale jeszcze tego nie bardzo mogę używać. A tu już są odebrane. Dobra. To są misje tutaj różnego rodzaju. Kolekcje, ale to tylko dlatego, że znaleźliśmy. To nie ma aż takiego znaczenia. Po prostu tu są. To mi nie robi wielkiej różnicy. Talenty mamy... na razie jeszcze nie. Inwentarz. A inwentarz to też są rzeczy po prostu znalezione. Jakby nie było. Tak, dalej. Wyzwania. A co, czegoś jeszcze nie odebrałam? Tu jest wszystko. A, może tu jeszcze. Nie, dopiero się zaczęło. No to gdzie oni mnie tutaj prowadzą? Tych się na razie nie da odebrać. No to jeszcze nie. To po co mnie tutaj wysyłają? Reszta nie ma wykrzykników. Coś się im chyba zlagowało. Dobra, w międzyczasie. Zadanie profesor wyhoduj, to się hoduje. To jeszcze szukamy, jeszcze trzy. A możemy w sumie polatać na miotle. Zanieść księżyce. Jeszcze chyba nie mam 9, ale możemy mu zanieść to, co mamy. Dlaczego nie? Uj, żeby się okazało, że mnie wrzuci do tego zakazanego od razu. A ty coś jakiś niewidzialny? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy possibly. Now? Possibly. But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment charm is superb. I'm stealthy as a demiguise. I'm What a merman! Where are you going? What a stupid thing to do! It's not stupid. It's the most stupid thing anyone has ever done. Well, if you'd look where you're going instead of barging about. Przecież byłeś niewidzialny. No, I'm just trying to... Invisibless. No, that's not it. Stop it! You'll make it... Success! You're right! It's superb! You blithering moonmind, that's my essay for sure! Abandoned potions of the Middle Ages as compared to the Black Plague? No, the one on invisibility. Oh, well, you'll do well on that one then. Blasted charm? Revelio. Słuchaj, to nie tylko jest niewidzialne, to przepadło. Bo Revelio tego nie pokazuje. Biedny. No, nie ma tu tego, możesz przestać szukać. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? Trochę tak. I actually have some moons for you. Oh, I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show you how to improve casting Alohomora. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Przyznam, że zbyt pomocny to on nie był. Dobra, to co? Na miotłę polecimy. To dalej nie wiem, gdzie to jest tak naprawdę, więc...
Czy to jest zaznaczone na mapie? Wow. Wow. Gdzie ją wywiało? Tu mam z nią rozmawiać? No dobra, tam. Niech będzie. Kawał drogi. No wiem, że wyzwania miały być tam, gdzieś tam, i jeszcze indziej. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. No my się tu chyba za bardzo jeszcze nie mieliśmy okazji. Albo mieliśmy, tylko jeszcze się nie otwarły rzeczy wszystkie. Ach, bo tu było zamknięte. A jeszcze nie ten poziom. A, bo ja wciąż nie wiem, jak się wchodzi do tej jaskini. O! To już wiem. This looks intriguing. Mhm. I co, i tym razem nie jest niebezpiecznie? Okej. Revelio. Tyle. Czapunia nam się tutaj znalazła. No i dobra. Tamto jest pozamykane, więc luz. Nic nie zrobimy. Jabłuszko wciągnięte. Nic na razie więcej nie dzwoni jako tako. O! Alohomora. Nasz poziom. Coś wymyślił ogólnie. Ale... ja tu już byłam. Czemu teraz były inne drzwi zamknięte? Revelio. Teraz już wiemy, here do czego. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. So what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes around telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best, and that's all I need. So please, try to beat my record, fifth year, and don't be disappointed when you lose. Nie wiem, nie wydaje wam się, że ona jest jakaś taka niedopieszczona. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. No to dobrze. Poza tym chciałam tylko powiedzieć, że ona wcale nie jest pierwsza nigdzie. Tak się składa. Brilliant. Aż tak? Chociaż jeden złapałam. Missed it. Jak to missed it? No właśnie to jest to, że nie jestem do końca w stanie określić tego, jak widzę. Gdzie jest dalej? Tu. O, tak jak to tutaj.
made it. No, lód jakoś tak o problem... Ach, nie umiem. Mam wrażenie, że nie widzę się dokładnie tak jak lecę, że rzeczy są bardziej na boku niż mi się wydaje. Może to tylko taka moja dziwna reakcja. Excellent. Nie wiem dlaczego. Możliwe, że będę musiała powtórzyć ten wyścig. I'd say that was acceptable. No, było okej. Okay. Tak długo jak trafiamy w te koła, to nie jest wcale takie pewne, się okazuje. Fajnie się pojawiają te skrzydełka na nich. Ciekawe, że są czerwone. Myślałam, że będzie Misted. Nawet nie wiem, czy wrzuciłam na miotłę ulepszenie, czy one się same włączają. Rozumiem, jeszcze 6 sekund będą obcinać, więc... Chyba będzie trzeba powtórzyć ten lot. No. No. Wyrobię się, dobra. No. Na styk. Na styka. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Her thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Znowu jestem trzecia. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Co my możemy się wybrać do Hogsmeade? To nie będzie żaden problem. O, koniec mapy. Ząbek mapy. Dobra. Siądź, by wejść. O! Tu już byliśmy? Nie. I know a Merlin trial. So, the hunt is here. I'll check him. Potato! Defender! Depulso! W sensie tak często zmieniano, nie? Incendio, Glacius. Ktoś do mnie z tyłu strzela. Infringo, Protego, Stupido. Leviosa. Defender. Child's play. On się chyba leczył, nie? Potato! Afraid to take it. Nice.
You may want to move. Nic nie widzę. Gdzie jest ten ostatni? What are you, a gobstone? Gobstone? Tego! Confringo! Jej! Jest tam więcej na dole, nie? Chyba tak. O! Rzeczywiście będzie trzeba je naprawiać tym razem? Gdzie to jesteś tu? Reparo! Revelio! Muszę znaleźć, gdzie są następne popsute. Reparo! Wypuśćmy to biedne zwierzę. Alohomora! Ło! No, mam cię. Uciekaj! No. Uff. Revelio. Od razu człowiekowi lepiej, że uciekło. Widziałam tam gdzieś jest ta notatka, zaraz ją podniesiemy. Tutaj. Jajo! Bachanki. Kłusownicy zapewne ukradli te jaja, by użyć ich jako składniki eliksirów. Zniosła je Bachanka, magiczne zwierzę mylone czasem z elfem. Nie mogę go wziąć? Nie mogę go wziąć, ono tu będzie i po prostu tyle. Dobra, gdzie jest następny kamień do naprawienia? A tam. A nie, tu jest jakieś przejście zrobione. A jest kamień! Schowany. Właściwie do tych zwierzątek bym chętnie jeszcze pobiegła. Dobra, zróbmy zamieszanie tam na dole jeszcze. Someone's going to regret. Glacius. Oi. It isn't. Let me to whip you up. You've had quite enough of our ranks. Fringo. Incendio. Oi. Clever. Let's see you survive at least. Confringo! Incendio! Stupefy! Hehe. Defender! O, nie zdążyłam. No! On nie jest ostatni jeszcze. Confringo! Depulsor! Ha ha ha. The bees around here can sleep a bit easier now. No, nie mogę zabrać. A, za dużo. Za dużo gratów mam w kieszeni. Nie, załóż to z powrotem. Znowu trzeba będzie lecieć do sklepu, wszystko sprzedawać. No, jaki fajny. To chyba do... Jest tutaj takie jedno ubranie. Założymy sobie je w kolejnym odcinku do tej czaponi. Dobra, na razie pozbieramy to, co od nich. Myślałam, że może monety, ale... A, eliksir! Dobra. Revelio.
Mój błąd. Eliksir mu wypadł z kieszeni. Ojej, kolejny. Alohomora. Chodź, maluchu. O, o. Mamy cię, mamy cię, mamy cię. Ciekawe, czy trudniejsze polega na tym, że trzeba będzie dokładniej trafić w te miejsca, albo dłużej trzymać. I poszło. Revelio. Tu mi się jeszcze skrzynka. O, tu w środku. Jej! Dobra. To widzimy się w Hogwarcie, a teraz dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho!